Hej, witajcie, jestem Michał Wolfram, a tak, trochę się spóźniłem z kolejnym odcinkiem Klocków, jednakże trochę porobiłem ostatnio, w przeciągu ostatniego roku, nawet więcej, no bo ostatni odcinek nagrywałem z Klocków w czerwcu 2021, a teraz mamy 8 listopada. Mamy 19 listopada, film będzie opublikowany 20. Punkt dla mnie. Więc jest trochę późno, ale jednak chciałem jakby pokazać wam to, co tutaj ostatnio w ostatnim roku porobiłem. Nie jest tego aż tak dużo, jednak trochę jest. Dlatego zapraszam was na ten odcinek. Dobra, w zasadzie tak, to jest serwer z Kamińskiego. On jest publicznie dostępny, kto chce to może sobie wbić, to jest tam na nowej wersji, ja jestem dalej na 1.14. Mój serwer coś się kaszani, więc sobie wbijemy po prostu tak. O, jestem, elegancko. Tam coś jest po prostu z tym rekordem A na DNS-ie. Konkretnie z rekordem SRV. Moje wszystkie kotki się mnie patrzą, kochane maleństwa. Tak, waypointów nie ma, bo jesteśmy na innym IP-ku. Jednak dobra, tak, nie wiem w jakim jak gdyby miejscu skończyłem te okołoklockowe sprawy. Około, czyli serwer, architektura serwera i tak dalej. Jednak dużo się pozmieniało i jeżeli ostatni odcinek był nagrywany jeszcze na Dockerze, to ten jest nagrywany na Kubernetesie, więc no, on chodzi całkiem nieźle, maszyna jest też całkiem niezła. I do niedawna jeszcze ten rekord DNS-owy poprawnie się rozwiązywał. Nie wiem, dlaczego teraz się nie rozwiązuje. Mam pewne rozmyte przypuszczenia, że to kwestia mojego forwardera DNS. Podejrzewam, że go poprawią, w sensie programiści tego rozwiązania. Dobra, koteczki są. Koteczki się dostały jedzenie, więc jakby nie martwcie się o to. Jest piękny dzień w klockach. Tak, co tam w moim bazie? W toolroomie niewiele się zmieniło, w zasadzie. Tutaj jest jak było, trochę mroczno, będę musiał to jakoś doświetlić, albo po prostu ustawię sobie brightness. No, i od razu lepiej. Ale też trzeba tutaj coś porobić, żeby to było troszeczkę ładniejsze, bo to jest takie sa. No, patrzcie, już się robi noc, jakie jajca, nieprawdopodobne, ale tak czy inaczej wyjdziemy sobie na zewnątrz. To jest łódka, to jest okno. Pamiętacie, jak mówiłem w ostatnim odcinku o Molo? No to Molo już jest. Można tam sobie na nie popatrzeć. Czekajcie, wyłączę ten brightness. Jest Molo. Są sobie dwa idyliczne drzewka. Słońce zachodzi. Minął kolejny dzień. Delfiny pływają pięknie. W ostatnich czasach z delfinami sporo popływałem. Tak, wychodzimy na ląd. Tak, to jest właśnie to Molo. Co tam dalej? Stworki jak są, tak są. A jednych stworków nie mamy, kurde. A jest ten wąż, przyjaciel. Wężu, zaraz cię. Bojowy wężu. Idi na wiadomo co. Poważnie, są tutaj nawet owieczki. Kurde, świnki nie ma, ani jednej. Muszę te świnki tutaj jakoś dostarczyć. A tutaj są właśnie owieczki. To co mówiłem w ostatnim filmie, że nie ma owiec, no to już są owce. Tutaj te dalej rosną, jak widzicie, na nieurodzajnej ziemi. Tam co się zmieniło, to w kolejnym dniu klockowym się zobaczy. Druga rzecz jest taka, oprócz mola i owiec, no to już trzecia. No tutaj jest teraz zrobione wejście do jaskini tej mroźnej. Tutaj Enderman jakiś przeniósł klocek z ziemią. No jest to chłodzenie. Tutaj go. Tutaj się idzie w dół. Natomiast w tym kierunku, nie wiem, kurde, czy to pokazywałem, czy nie. To jest spawner. Spawner pająków. Nie spełnią się. Tak, plany są ambitne. Ostatnio odkryłem nowego forka Open Computers. No to wiecie, co ja myślę o Open Computers i wiecie, jak mi ten mod jara. Prawdopodobnie zrobimy ten, jakąś serię tam z Open Computersa niebawem, bo aż mi się chce, kurde, tam znowu postawiać te komputery. Tam
sieci porobić z nimi. A, piękna sprawa. A tutaj zrobiłem, wyrównałem ten teren, bo tutaj były górki, pagórki. Teraz już tutaj nie ma górków, pagórków. Tam co jest, to zaraz zobaczycie, ale to jeszcze nie. W tym miejscu będzie stała moja nowa willa. Tu będzie domek. Jakiś elegancki, już nie będę mieszkał w jaskiniach. W jaskinie to będzie tam jakby może jakieś wejście, może coś tam. A tutaj będzie właśnie domek, to jest jakaś kopalnia, czy kopalnia. No jakaś taka dziura w ziemi, którą jeszcze nie zasypałem, nie zabudowałem. Być może ją tak zostawię, być może to będzie jakaś tam piwniczka, czy coś takiego. Tu jest nieskończone źródło wody. I jest tam most przygodowy. Dzisiaj sobie nim pobiegałem, fajnie było. I idziemy na dół. Gdzie się podziało, co? Kopalnia jest, tam się nie zmieniło chyba ostatnio. Ej, dzień dobry panu. Może pan chciałby się dać zabić? A kurde. No nareszcie, człowieku. Tak. Widzicie, wyszedłem trochę z formy, bo mało ostatnio gram. Ja w ogóle mało gram. Tym bardziej, w szczególności, znaczy no, w szczególności w klocki. Nie, no również w klocki. Niestety, mało gram w klocki. Ostatni mi czas. Ale tak to podobno 8 godzin w tym. Zobaczę. Dwa dni przegrałem na wersji 1.17. A, tutaj total playtime 8 days, okej. Okay. No to 8 dni przegrałem w klocki, wszystkie tutaj, które są na tej liście. A 1.17 przegrałem 2 dni 11 godzin. 1.15 przegrałem 1 dzień 7 godzin. 1.15 2 Legacy przegrałem 2 dni 23 godziny. No. Nie jest najgorzej. Znaczy, o wiele więcej przegrałem właśnie w różne klocki. Na koncie Mojang nie liczy się czas, a jeszcze przez długi czas nie miałem konta tam tego, które mam obecnie. Jeszcze miałem konto wcześniejsze i tak dalej. Tutaj jest troszeczkę ta sala przerobiona. Jest ładny ten bruk tutaj wstawiony, elegancki. To jest oszklone. Kurde, usuńcie mi ten point of shame. Nie chcę tego. Okay. I jak widzicie, jest kwarc. Czyli byłem w netarze, czyli byłem wielokrotnie w netarze, czyli zdobyłem mnóstwo kwarców w netarze po to, żeby zrobić sobie sufit w jednym i w drugim pomieszczeniu. No i glowstone. Też trochę na ten glowstone poszło. Więc no, ja jestem zadowolony bardzo z tego, co tutaj zrobiłem. I tutaj ten kanion jest, po pierwsze jest wytykowany, a po drugie jest nad nim jezioro, to które jest tam na górze. Więc no, dużo tutaj poszło budowy, robienia i tak dalej. Tu jest ładnie to oszklone, tutaj patrzcie, ile ja tutaj władowałem warstw szkła. Pierwsza jest tutaj, gdzie jest ten dirt, druga jest tutaj, gdzie jest ten kobel, trzecia i czwarta. Cztery warstwy kobla na cały ten sufit i tutaj, jak widzicie, jest też ta część, gdzie nie było jakby prześwitu, też jest oszklona. No. Sporo poszło na to piachu, sporo poszło na to przepalania węgla i tak dalej. Bardzo sporo. Tutaj są te supy jak były. Tutaj jest zrobiony trawnik. Kurde, zasiałbym tutaj drzewo. I teraz to właśnie zrobię. Każdy facet powinien tam coś tam drzewo, coś tam syna i coś tam. I dom jeszcze zbudować. Jakie weźmiemy drzewo? No, nie mamy dużego wyboru. takie. No to z tych weźmiemy jakieś. O, niech jest. Naprawdę nie mam innych drzew? Może mam w skrzynce z ważnymi rzeczami? Nie szczególnie tutaj są jakieś drzewa. Dobra, no to zasiejemy je tam. Mam pochodnie? Nie mam pochodni. Dajcie mi pochodnie. O, tutaj jest tych diaksów trochę więcej, tam 46. Kulki po Endermanie, tak, z pająka coś tam, mam ze szkieleta. Coś tu jeszcze jest ważnego? No ostatnio slime'a upolowałem w kopalni, to oczywiście off camera. Zasiejemy to drzewo. I powiem wam tak, jak się zaczyna tutaj ściemniać, to ja bym tutaj z wielką chęcią to oświetlił jakoś. Teraz nie mam pomysłu na to, jak to oświetlić, niestety. A bardzo bym chciał, żeby to było ładnie oświetlone, bo no, cel jest tego taki, jaki był pierwotnie. Czyli, żeby kotki mogły sobie tutaj przychodzić i się bawić. Znaczy przychodzić, żeby sobie tutaj po prostu kotki były. Ciach, ciach, ciach.
Myszka Zepla oczywiście świruje i załącza mi scrolla tam, kiedy nie powinna. Może się przesiądę niebawem zupełnie na trackpointy. Wiecie, jeszcze tutaj myślę o jednej rzeczy, że skoro oświetlę podłogę, no to kurde, pewnie tam pajęczaki będą się u góry gnieździły. Przydałoby się w ogóle tą całą podłogę tutaj jakoś normalnie zrobić. Bo zostawiłem, jak widzicie, tutaj tylko tą podłogę niewykonaną. W zasadzie, wiecie co? Ciągnie mnie do tego, żeby powrócić do mojej pierwotnej koncepcji co do wodospadu w tym miejscu. I bardzo chętnie tą koncepcję wykonam teraz. Zróbmy to tak. Tutaj zróbmy taki wpad tej wody, żeby ona sobie tutaj wpadała. Może potem sobie ona pójdzie gdzieś jakoś tam takim obwodem, może czymś takim. Na razie zrobimy taką pierwotną koncepcję. Tutaj wsadzimy tą zieloną trawę. Tutaj trzeba to znowu umocnić, bo będzie buba. Jak tam jakiś wąż przyjdzie i będzie chciał się pobawić. A my się z wężami nie bawimy. Dobra, powiedzmy, że zrobimy to tak. I tutaj wsadzimy tą trawę. Okej. Okay. Zaczyna się robić ciemno. Zamknij się, Wolf. Nie? Jest to dostatecznie oświetlone? Tu jest trochę ciemniejsza. Nie wiem, czemu tutaj Ghostona nie położył na ziemi. Bo może logiczna. Jak tutaj ten wodospad teraz zrobić? Pomyślmy. Tutaj stoimy. Wodospad będzie leciał stąd. I plan jest taki, żeby zrobić tutaj jakiś może taki ingres. Tutaj, tutaj, tutaj. I tutaj. On by sobie wylatywał stąd. I nie rozlewałby się. Tylko, no bo tutaj by tak to go blokowały. Taki jest plan. Spróbujemy tutaj coś wgłębić się tam. Aj, wgłębić się do głębi. No, ktoś już chce się z nami spotkać. My mamy dzisiaj ten kalendarz napięty. To nieszczególnie będziemy chcieli się bawić z zombiakiem. Poza tym zombiak śmierdzi. Postawimy tutaj może właśnie te pochodnia. I zrobimy tak. Jakoś tak może? Tutaj jakby cała klub polega na tym, że chciałbym zrobić tutaj taką jakąś tą. O, tutaj taki, no, powiedzmy, igres. Ruch wychodzący. No i tak, trzeba by było nam troszeczkę, no przede wszystkim wody. Mamy tam nieskończone źródełko, ale to nie jest jakby... Kurde, nie mam chlebów, nie mam jedzenia. Jajka mam jakieś, ale to nie jest to. Więc tak, idziemy po... Po co my idziemy? Idziemy po wodę w wiaderkach, a wiaderek nie mamy i wody nie mamy. Mamy tutaj trochę stołna i to bardzo dobrze, że mamy tutaj trochę stołna. Co się stało z naszymi wiaderkami z wodą? Tego nie rozumiem. Ale są w innej skrzynce. Tutaj nie ma z tej nagle. O, są wiaderka, ładnie. Was cieszy. Wiecie co, pójdę spać i następnego dnia pójdę do źródełka z wodą. Poza tym potrzebuję też coś podjeść, bo mnie zaraz tutaj ktoś zeżre. Jeżeli ja nie zeżrę, to zeżre mnie ktoś. A tego bym nie chciał i tego byśmy nie chcieli. Może wsadzimy trochę tego ziemniaków. Dobra, to pójdzie do piecy. O, popatrzcie, jak super! Widzicie, ja to jestem przezorny. No to tak, ziemniaki idą tutaj. A ja idę spać i następnie po tą wodę do wiaderka. Okej, okay, idziemy po wodę do wiaderka. Po wodę do wiaderka, po wodę do wiaderka, tylko do nieskończonego źródełka z wodą. A tutaj jest ta luka, którą tam widzieliście wcześniej. Szkielet się z nami chce bawić, a my dzisiaj nie chcemy, nie mamy czasu dzisiaj dla szkieleta. Okej, okay, idziemy tutaj. O, i super, nawet się tutaj zazieleniło, no to mnie bardzo cieszy. Plan jest taki, żeby tutaj zrobić jakieś zabudowanie tego. Okej, okay, to sobie tutaj tak wykończymy. Elegancko. I spróbujmy zrobić coś takiego, że to będzie leciało stamtąd aż. Jest moja łopatka. Tutaj. Okej. Okay. I no może tam dwie kratki, nie? I tutaj, nie? To było całkiem niezłe. By to leciała sobie woda tutaj.
Tutaj, tędy. I tak, nie? To było całkiem niezła. Ja chciałbym sobie tutaj od góry. Żeby tutaj na szybko wziąć trzy wiaderka. Bo ona mnie zacznie spływać, jak ją tylko tutaj wyleję. Pierwsza, druga. I trzecia. No. Nie wygląda to najgorzej. Myślę, że mógłbym to trochę rozszerzyć. A i może jeszcze... No przynajmniej na te cztery kratki, to by było takie optymalne. I... kobel... ciach... i ciach, nie? Dobra, wychodzimy trochę wyżej i spróbujemy tam coś podziałać. Pochodnie przesuniemy trochę dalej, bo to będzie poszerzane wszystko. Wiecie? Najchętniej bym tą wodę zebrał w tej chwili do tych wiaderek. Teraz to poszerzę, rozbuduję i wtedy ją tam przywrócę. O te dwie kratki po prostu po jedną na stronę. Spróbujmy to jakoś tutaj obłożyć. A wiedźmę słyszę, haha. Opowiada sobie beztrosko o swoich zdobyczach. I trzeba było też jakoś to oświetlić, bo tutaj się zaczną respić przyjaciele i nie tylko. I tutaj muszę jeszcze ten cover wymienić na clearstone'a, żeby było ładnie i elegancko. No i można powoli rozlewać. Raz. Dwa. Ej, nie tutaj. Tam wyżej chcę. Ej, drugie wiaderko. Trzecia. Zobaczymy, kiedy się zrobi nam nieskończone to źródełko. Ej, dajcie mi wiaderko. Jest. Jak? Lepiej? No... mi się wydaje, że tak. Całkiem to fajnie wygląda. Można było zrobić takie coś, że ta woda na przykład ma tam jakiś wpad i potem widać, jak ona tam sobie płynie, czy coś takiego. To by było niezłe. Taki tunel pod tym... znaczy tunel. No tunel wodny. Tunel wodny pod tym przejściem, pod tym... jako takim tunelem. Pod tym kanionem po prostu, tam, gdzie by sobie woda płynęła, byłoby to jakoś tam elegancko oświetlona. Dobrze, że tutaj się nic jeszcze nie zrespiło. Wstawiłem pochodnie. Ciekawe, czy teraz to drzewo wyrośnie. No i tutaj to trochę powiększę i zrobię tutaj ten trawnik, żeby dalszy ciąg tego trawnika tutaj był. Te latarnie tutaj też trochę przesunę, przynajmniej tą jedną. Niech będzie na przykład tutaj, nie? Okej. Okay. No i przesuńmy to drzewko o jedną kratkę. Może będzie miało lepsze możliwości, tam predyspozycje do wzrostu. Myślę, że tak, że prędzej czy później wyrośnie. Jeżeli nie wyrośnie, to wezmę tą mąkę pod tą, co za problem. No nie wygląda to źle, moi drodzy. Wygląda całkiem elegancko. Coś tutaj jeszcze by przydało się zrobić. Wiem co. Mam dobry pomysł. I z tego zrobimy nasz jakby żygacze do tego wodospadu. Żygacz to jest taka powiedzmy rynna, z której podczas deszczu tam wypada woda. To jest żygacz. A tutaj raczej to nie jest żygacz, a rynna, bądź koryto. Czy bym tego nie wolał mieć w dół? Spróbujmy na razie zrobić to tak. Trzeba było tą wodę na razie zatrzymać, bo tutaj się zaczną robić zaraz heca. Co prawda woda sobie zawsze dziurę znajdzie, to w klockach całe szczęście niekoniecznie. I możemy to wziąć jako u. Ciach, ciach, ciach. Ciach i ciach. Teraz to wygląda trochę lepiej. Nie wiem, czy to jest wersja ostateczna. O, może tak zrobię, tak? I tam po prostu... Aha, jojku, zdeptałem klocka, ajejeje. Może jeszcze się nie rozwinął, w sensie nie zrobiło się na trawę. Tym razem masz szczęście, nie rozwinął się na trawę. Zobaczymy, czy się to zazieleni, jeżeli puścimy wodę. No i puszczamy. Raz, dwa,
3, 4 i 5. Tutaj sadzimy pochodnie, tutaj też. No, wiele ładniej. Co więcej, można by było te pnie pociągnąć w dół i będzie wtedy coś takiego ładnego. No. Coraz bardziej mi się to podoba. Tutaj można by było nawet zrobić takie wkopanie, kurde, nawet jakby cofnięcie tego. Okej. Jeszcze jedną kratkę, żeby było tak komfortowiej. Tylko, że zacznie się teraz robić takie brzydkie, no. A jakby zrobić to tak? Tak. Teraz jeszcze jedną kratkę w tą stronę. Okej. I tutaj trzy kratki w tą stronę. Byśmy zrobili to tak. Wziąłbym tutaj to drewno, ciach. Zrobiłbym taką konstrukcję, coś takiego. Tutaj można by było to nawet obudować z tej strony. Coś takiego. No, nie wygląda to źle. No i tam można było zrobić jakieś takie wejście, przejście czy coś takiego. Może nawet zrobić to też z tej strony. Trochę drewna jeszcze mam. Okej. I tędy. Ciach. I coś takiego na przykład. Czy to wstęp do rewitalizacji drugiego kanionu? Być może. Czy starczy mi kobla? Chyba nie. Ej, no nie. To tym bardziej mi nie starczy. Starczyłoby. A cóż, muszę się zadowolić. Zamiast clearstone'em to koblem. Dobra. Tutaj wstawimy sobie podświetlenia. Tutaj wstawimy sobie podświetlenia. Tutaj. I kurde. Nie pomyślałem, a zacząłem budować i widzicie, jak zmarnowałem clearstone'a. No cóż, głupi. Płaci dwa razy. Nawet koblem. Tutaj są nasze pochodnie. O, wyrosło drzewo, patrzcie. No, no, no. Kurde, powiem wam tak. Chciałbym to bardzo oświetlić jakimś modem, który ma efektywne oświetlenie. Czyli powiedzmy jakieś tam, no, z jakiegoś Industrial Crafta, czy z... Nie, Engineering Exchange, tylko jakieś coś innego. A mod nazywał się Immersive Engineering. Ale w każdym razie miał takie lampy, wiecie, fajne. To w 2015 roku w tym vlogu, kurde... Audiologu. Nie vlogu, nie audiologu, tylko audiovlogu. Pokazywałem tego moda, tam budowałem taką piękną wieżę, tam apartamenty były i tak dalej. Świetne to było, kurde, tylko no niestety, no już ten czas jest za nami tamtego. Mam tamtych serwerów, tamtych rzeczy. Ale mam nadzieję, że jakoś to się nam uda kiedyś zreaktywować. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się i do kolejnego odcinka.